Witaj nasz Królu, posłuszny woli Ojca. Jak cichego baranka na zabicie zaprowadzono Ciebie na ukrzyżowanie. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: kto to jest? O kim mówi? Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł: to ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: co masz uczynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus: życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę opowiadam ci, kogut nie zapieje, aż trzy razy się mnie nie wyprzesz. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, fragment Ewangelii, który właśnie teraz wysłuchaliśmy, jest zaraz po jednym z najpiękniejszych gestów, jaki okazał Jezus swoim uczniom, a to jest gest mycia nóg. Poprzez ten gest Jezus pokazał swoim uczniom, jak bardzo ich kocha, ale jednocześnie dał im wskazówkę, jak oni powinni okazywać swoją miłość innym. Jezus dał im testament, jak oni ostatecznie muszą się zachowywać, jeżeli chcą należeć do Niego, jeżeli chcą nazywać się uczniami Chrystusa, Jego uczniami. Dziś, gdy słuchaliśmy tego przepięknego fragmentu z Ewangelii, szczególnie interesujący są dla nas trzej uczniowie Jezusa, którzy się wyróżniają. Interesujące jest to, jak oni zareagowali na ten gest miłości Jezusa. Dlatego fragment Ewangelii, który jest pełen symboliki, mówi o trzech możliwościach,
albo trzech sposobach, jak każdy z nas wiernych może zareagować na miłość Jezusa. Od razu na początku powiem, że wszystkie trzy możliwości są obecne w każdym z nas. Pierwsza to ta, która jest przedstawiona w umiłowanym uczniu, który, jak mówi Ewangelia, uparł się na piersi Jezusa. Średniowiecze i sztuka średniowiecza przedstawiała tę scenę jako miłość do Jana. O Janie nie mówi się, że on miłował Jezusa, lecz że Jezus go umiłował. Powinniśmy, bracia i siostry, jakoś w sobie odcisnąć ten obraz i spróbować sobie wyobrazić, że i my jesteśmy tymi, których Jezus miłuje. Konkretnie, że ja jestem tym, który, tak jak Jan, opiera się na piersi Jezusa. To spoczywanie na sercu Jezusa nas uspokaja. To przepiękny obraz, który może nam towarzyszyć podczas tych mrocznych dni. Dni, kiedy sami przeżywamy mękę. Jeżeli ze swoim wewnętrznym niepokojem przyjdziemy do Jezusa, jeżeli spoczniemy na Jego sercu, wtedy się uspokoimy. W Jego miłości odnajdziemy pokój. Wtedy w Jego pokoju odnajdziemy własny pokój. Druga możliwość to ta, która jest przedstawiana w apostole Judaszu, który niestety wydał Jezusa. Co działo się w Judaszu? Dziś nie możemy już mówić. Jednakże Judasz w każdym razie jest zawsze zwierciadłem każdego z nas. To, co on uczynił, bracia i siostry, do tego jesteśmy zdolni i my. Sam Jan, który zapisał Ewangelię, on tłumaczy zachowanie Judasza następująco. On wziął kawałek i od razu wyszedł, a była noc. Widzimy, że jego rozmyślanie pokryło się mrokiem. Wewnętrzna noc ogarnęła go ciemność i samo zło przejęło nad nim władzę. I ta właśnie noc, jak opisuje Jan, bracia i siostry, wyraża i rozpacz, i ciemność, i wszelką mękę, która panuje w człowieku, tak jak zapanowała nad Judaszem. Trzecia możliwość to ta, która jest widoczna w postaci Piotra. Z powodu strachu o własne życie Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa. Tak jak Judasz i Piotr odwraca się od Jezusa. Choć wcześniej obiecał, że odda swoje życie za Jezusa, gdy ta kobieta przy bramie zwróciła się do niego, że on jest jednym z uczniów Jezusa, on zaprzecza. Kolejny raz na pytanie zwykłych sług. Jan nie pisze ani nie mówi o żalu Piotra. Dopiero po zmartwychwstaniu Jezus powoła się na jego trzykrotne zaprzeczenie. Jezus pyta Piotra trzy razy, czy mnie miłujesz? Przy trzecim razie napisane jest, zasmucił się Piotr, że zapytał go po raz trzeci, czy mnie kochasz? I odpowiedział, Panie, Ty wiesz wszystko. Ty wiesz, że Cię kocham. Piotr pokazuje Jezusowi swoje serce, które mu zaprzeczyło. Ale Piotr wbrew temu zawsze miłował Jezusa. Nawet zaprzeczenie
w tym mu nie przeszkodziło, aby po zmartwychwstaniu kochał Jezusa bardziej niż inni. Być może właśnie jego wina otworzyła go jeszcze bardziej na miłość, aniżeli jego zachwyt, z którym na początku naśladował Jezusa. Drodzy bracia i siostry, tak jak powiedziałem na początku, każdy z nas wierny, ale dokładnie każdy nosi w sobie i umiłowanego ucznia, i Piotra, ale i Judasza. Nikt z nas nie może zagwarantować, że nie będzie jak Piotr tchórzem i że nie zaprze się Jezusa. I nikt nie jest tak bardzo pewien własnego serca, że mógłby wyłączyć to, iż jak Judasz zdradzi Jezusa. Czasami zdradzamy samych siebie, czasami wydajemy swoje święte przekonania ze względu na to, że nagle coś innego stało się dla nas ważne. My niestety zdradzamy, wydajemy to, co innym święcie obiecaliśmy i co wcześniej było dla nas święte. Decydującym jest to, że byśmy wtedy, bracia i siostry, nie wpadali w rozpacz nad sobą, tak jak Judasz, lecz abyśmy w swojej zdradzie, tak jak Piotr, wystawili się na miłość Jezusa i ufali temu, że miłość Jezusa jest większa, o wiele większa od naszej winy. Ale mimo wszystko nie powinniśmy pozostać przy Piotrze i Judaszu. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że w nas jest ten umiłowany uczeń. Ten uczeń, który spoczywa na piersi Jezusa. Na końcu Ewangelii Jana Piotr i umiłowany uczeń łączą się wzajemnie. W scenie, w której Jezus trzykrotnie pyta Piotra o jego miłość, i możemy zobaczyć tu spełnienie miłości do Jana. I możemy powiedzieć z Piotrem: Panie, Ty wiesz wszystko. Ty znasz moje lęki, moje tchórzostwo. Ty najlepiej wiesz, kiedy Cię zdradziłem, kiedy jestem słaby, ale i kiedy zgrzeszyłem. Ale wiesz również to, że głęboko w moim sercu jest miłość. W głębi swego serca pragnę tego, by Cię miłować. Jeżeli zetkniemy się z tą miłością, bracia i siostry, która jest w nas, jednocześnie jesteśmy i Piotrem, i umiłowanym uczniem. A wtedy Judasz jest w nas zmieniony. On nie będzie już rozpaczał z powodu swojej winy, lecz pod własną winą zobaczy światło, źródło miłości Bożej, która jeszcze może zmienić naszą osobistą winę. Z takim myśleniem, z takimi motywami, bracia i siostry, przysłuchujmy się Słowu Bożemu w tych świętych dniach. W dniach, kiedy przed nami jest największe misterium miłości Chrystusa. Niech miłość Chrystusa zawsze będzie w naszym sercu i duszy i niech prowadzi nas w naszych ciężkich dniach. Amen.